Witam Was serdecznie w kolejnej odpytajce. Dzisiaj dosyć trudny temat. Będzie koniunktyw pluskwamperfekt. Tryb przypuszczający w czasie przeszłym. Najpierw powiem zdanie, całą procedurę, jaką znacie. I potem coś więcej powiem o tym czasie, bo to strasznie ważne. I chcę, żebyście Wy, jako widzowie mojego kanału, żebyście to znali. Zdanie brzmi po niemiecku: powinieneś wcześniej o tym pomyśleć. I to jest sytuacja, w której ktoś nam wypomina jakieś niedociągnięcie, wypomina coś, czego nie dopatrzyliśmy, coś, czym się nie zajęliśmy wcześniej, i dzisiaj wynikły jakieś konsekwencje negatywne tego. I ktoś mówi: słuchaj, tydzień temu to, co zrobiłeś, no nie dopilnowałeś czegoś, nie przypilnowałeś, nie napisałeś maila, nie potwierdziłeś. Powinieneś wcześniej o tym pomyśleć, a nie dzisiaj. Dzisiaj jest za późno. Rozumiecie kontekst? I teraz powiem Wam wariant niemiecki. Jeżeli nie potraficie po polsku to przetłumaczyć, to podpowiedź jest: du, puste miejsce, früher daran, puste miejsce, sollen. Du, to co widzicie, du, coś tam, früher daran, puste miejsce, sollen. Podpowiedziałem, to chodzi o czas przeszły, przypuszczenie w czasie przeszłym. Pierwszy wariant: du würdest früher daran denken sollen. Wariant drugi: du würdest früher daran gedacht sollen. Wariant trzeci: du hättest früher daran denken sollen. I ostatnia wersja: du hättest früher daran gedacht sollen. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Du hättest früher daran denken sollen. O co chodzi? Tu chodzi o to, że w czasie przeszłym jest czasownik sollen, a nie denken. Powinieneś był. Dlatego jest du hättest. I jest na końcu sollen, i oni, te dwa czasowniki, stanowią o tym, że to jest czas przeszły. A denken nie ruszacie w ogóle, jest bez okoliczniku. Dlaczego sollen, dlaczego hätten, dlatego hättest? Cholera, jak to wyjaśnić? W perfekcie powinieneś, bo jest du hast gesollt. To jest perfekt, czysty perfekt czasownika modalnego sollen. Du hast gesollt, tak? I teraz chodzi o to, że to jest przeszłość. Du hast gesollt. Natomiast gdy w zdaniu jest inny czasownik i tutaj mamy denken, to gesollt, znaczy sollen, nie zmienia się wtedy w gesollt, tylko zostaje w bezokoliczniku. Ponieważ jest denken, to sollen stoi nieruchomy, w sensie nie przekształca się w gesollt, zostaje sollen. A dlaczego hättest? Ponieważ to jest tryb przypuszczający od du hast. Hättest to jest przypuszczenie od du hast. No, taki temacik trudniejszy trochę. Ale chcę, żebyście to poznali. No właśnie. No, nie wiem, jak wyszło. Trudnawe, ale cóż, próby. Dziękuję Wam. Widzimy się w kolejnej odpytajce. Trzymajcie się, hej.